ciepło, przyjemnie, tak grzeje mnie. Czuję, że z każdym dniem się nabieram od nowa. Dlaczego tak krótka jest doba? Tak! A słońce alo lśni i każdy dzień dla nas jest niczym wakacje. Tak! Przygoda woła nas dziś, a cel mój to być najlepszy w każdej akcji. A słońce alo lśni. Team Roślina, zostawcie subskrypcję, łapkę w górę na sam początek. A dzisiaj, jak już widzicie po tytule, mam dla was początek maratonu Lego. Mamy tutaj Lego Ninjago. Zaczniemy od największego magazynu z Lego Ninjago, bo mam trzy. Trzy wpadły w moje łapska. Będą jeszcze kolejne trzy z innej serii, więc mamy cały taki tydzień Lego. No i co? Nie przedłużając, bierzmy się za otwieranie. Słuchajcie, jesteśmy po kolejnym, znowu tutaj. Dawno się w ogóle nie widzieliśmy i odczepiamy. Na takim fajnym kleju to jest zrobione. Ja to gdzieś to wykorzystam. Jak to się podoba? Ja tutaj, słuchajcie, nie oszczędzam. O! I mamy tutaj, prawda, figurki, te dwie. Jay wprawdzie jest tak pospolity, że nie zależy mi w żadnym sensie, jakby przekonał mnie do zakupu tego magazynu. Po pierwsze fakt, że chciałbym zrobić jakiś maraton Lego. A po drugie ten Azor. Wydaje mi się, że to jednak fajne rzeczy, tydzień z Lego dla odmiany, a my tu zbudujmy. Na samym początku taki mankament w tym magazynie jest taki, że mogliby dać odnowioną wersję stroju turniejowego Jaya. Tutaj pasowałoby to o wiele lepiej. Byłoby to coś nowego i może lepiej by się sprzedał ten magazyn, ale co ja tam się znam? Legendarne ninja. Bez przesady. Legendarne, nielegendarne. Mamy jeszcze... No wejdź. Mamy te dwie figurki. Tak one się tu prezentują ładnie. I mamy jeszcze paczkę kart, którą sobie otworzymy oczywiście. Seria szósta. Ja tych kart nie zbieram, ale jeszcze trzeba przeciąć. A, rozwalmy to już całkiem. Zły opiekun grzmotu. Aha, okej. Drużyna stworów Shintaro. Dzielny Kai. To jest obrazek. Epicka bitwa Kai. No to wam pokażę te karty. I to tam gdzieś rozwalamy na bok. Generalnie to Ninjago jest w ten sam dzień, więc ja będę w tych samych ubraniach. Bo nie będę zmieniać specjalnie ubrań. Jeszcze mamy to. Mamy jeszcze jedną kartę. Tutaj. Zeszło to nam ładnie. Czy ten kraj ładnie zejdzie? Tak. Zejdzie elegancko. Taki żel w sumie to jest. I mamy jeszcze Legacy Dzielny Lloyd. Dobra, jak mamy to wszystko za sobą. Dobra, więc karty tam na bok i przyjrzymy się samemu magazynowi. No oczywiście nic takiego nowego, czyli komiks. Plakaty. Historie są. O! Jest tutaj coś, co ja uwielbiam osobiście. Zobaczcie. Widzicie to? To jest mój ulubiony wygląd perły przeznaczenia, taki technologiczny jakby. Mamy jakieś inne rzeczy. No i mamy od 13, a to już od jutra. Jutro mamy kolejny magazyn. No i mamy w kolejnym 26 sierpnia magazynie z Legacy Ninjago. Mamy chyba najgorsze zestawienie, bo Nindroid jest fajny, ale no ten Kai. To jest w ogóle, to jest figurka bezwartościowa, więc
moja ocena końcowa tego magazynu, biorąc pod uwagę karty, minifigurki i to wszystko. Takie mocno naciągane 7 na 10. No, Aizor próbuje ratować ten magazyn. Próbuje ratować po prostu. Nie widziałem też tego miecza w takim kolorze, bo on był taki piaskowy. Ciekawa sytuacja. Nie przedłużając, czy ja polecę, czy warto kupić ten magazyn? Myślę, że dla Aizora, dla jakichś kart, które później możecie sobie sprzedać, czy tam chyba, że kolekcjonujecie. No to mi się wydaje, że tak średnio. No chyba, że lubicie, no to możecie sobie kupić. Subskrybujcie, łapkujcie, dziękuję wam za poświęcenie tych kilku waszego czasu, żeby obejrzeć mój film. Sorry, jakbym miał to poczerwane, ale coś tam się dzieje. Więc ja kończę, bo mam jeszcze jeden magazyn, znaczy jeszcze dwa magazyny do nagrania. Cześć!